społeczność szkolna zespołu szkół ekonomicznych w Sandomierzu, przedstawiciele samorządu powiatowego obejrzeli dziś spektakl teatralny Kto otworzy drzwi? W atmosferę tragizmu wojny wprowadziła widzów prezentacja pokazująca cierpienie najmłodszych mieszkańców Ukrainy. Świetnie zagrały Marta Stylska i Ania Binkiewicz, uczennice ekonomika, które wcieliły się w rolę bohaterek sztuki Kto otworzy drzwi. Marta Zeliaś i Małgorzata Białousz, nauczycielki w ekonomiku, to pomysłodawczynie i organizatorki wydarzenia. W roku ubiegłym zorganizowały koncert, z którego dochód został przekazany dla uczniów z Ukrainy. W tym roku postawiły na spektakl teatralny. Organizując to przedsięwzięcie, chcieliśmy przede wszystkim pochylić się nad ofiarami wojny na Ukrainie. Naszym zdaniem największymi ofiarami tej wojny są dzieci, małe dzieci, które najdotkliwiej ta wojna tak jakby dotknęła i które najdotkliwiej odczuwają całe zło tej wojny i po prostu nie mogą zrozumieć, dlaczego ich beztroskie życie, ich beztroskie dzieciństwo tak nagle runęło. Wojna sprawia, że człowiek zadaje sobie wiele pytań i dzisiejszy spektakl jest takim pytaniem, bo tytuł spektaklu, który właśnie trwa, to Kto otworzy drzwi? Nieprzypadkowe jest to, że autorką dramatu jest ukraińska dramatopisarka Neda Neżdana, która opowiada nam historię dwóch kobiet, które zmagają się z poszukiwaniem wolności, z pragnieniem życia, ale i ze śmiercią. Ta historia to szereg emocji, wiele emocji, które towarzyszą bohaterkom. Przez większość spektaklu drzwi, te symboliczne drzwi, są zamknięte. A kiedy już nadarza się okazja, żeby je otworzyć, bohaterki nie potrafią tego zrobić. I myślę, że to jest taka metafora wojny, że właśnie czy ludzie, którzy doświadczają wojny, zła, potrafią sobie kiedyś po tak traumatycznych wydarzeniach poradzić z rzeczywistością. Także mamy nadzieję, że dzisiaj Neda Neżdana przysporzy wielu takich pozytywnych emocji i wszyscy, którzy są obecni na scenie, widzowie, będą mieli własne interpretacje tego, co zobaczą. Pod wrażeniem przedsięwzięcia był Ryszard Nagórny. Członek zarządu powiatu sandomierskiego podkreślił, że każda okazja jest dobra do pomagania narodowi ukraińskiemu i dodał, że może warto sztukę pokazać uczniom pozostałych szkół prowadzonych przez powiat. Każda okazja jest dobra, żeby wesprzeć naród ukraiński finansowo, a to jeszcze sama sztuka, która, no, ja nawet w pewnym momencie przyszła mi do głowy taka myśl, że ta sztuka powinna być zaprezentowana pozostałym szkołom. Oni mogliby tą sztukę grać dla wszystkich pozostałych naszych szkół, bo to jest sztuka, która była pisana, jak pani powiedziała, przed wojną, ale jakże prorocze tam są słowa. Widowisku towarzyszyła akcja charytatywna na rzecz dzieci w Ukrainie. Oprócz pomocowego, spektakl spełnił też inne cele. Oprócz tego, że pomagamy, wspieramy, to jest to takie uwrażliwienie też młodzieży, prawda, na to, co się dzieje za tą wschodnią granicą. Jest to 428 dzień wojny. Wydaje nam się, że my żyjemy w innym świecie, że nas to nie dotyczy, ale jednak po tej wschodniej granicy trwa wojna i chciałabym, żeby tutaj właśnie poprzez to dzisiejsze przedsięwzięcie, spektakl, młodzież zwróciła uwagę, że właśnie gdzieś w świecie też dzieje się źle i tacy uczniowie jak oni właśnie i ich rodziny też cierpią, prawda, z powodu właśnie wojny, niewinni ludzie. Przygotowania do spektaklu, który się podobał, trwały niecałe 2 miesiące. Wbrew pozorom nie tak bardzo długo, bo dziewczyny są chętne i zdolne do pracy, więc myślę, że tak koło miesiąca zaczęliśmy próby, gdzieś może miesiąc, półtora miesiąca temu. Opiekunki podkreśliły umiejętności i zdolności aktorskie uczennic, które zagrały dwie główne role. Ważne jest to, że dziewczyny, to są dziewczynki z pierwszej klasy, to są 15-letnie młode osoby, które naprawdę tak emocjonalnie do tego podeszły. Cała sztuka, która trwa 45 minut, one cały tekst umieją na pamięć i to jest takie też niezwykłe. Patronat nad wydarzeniem, w trakcie którego zbierano pieniądze dla dzieci z Ukrainy, sprawował UNICEF. Jerzy Strzyż, STV Info.